Udało ci się odzyskać całkiem sporo informacji, odkąd cię uruchomiłem. Ale nadal jest coś, czego nie chcesz mi pokazać. Nieprecyzyjny komunikat. Proszę podać hasło dla wyszukiwarki. Dobrze wiesz, o czym mówię. Chcę wiedzieć wszystko o zamku Włącznika i jego mieszkańcach. Odmowa. Odmowa dostępu. Wstąpił błąd podczas otwierania plików. Twoje oddanie gospodarzom jest naprawdę godne podziwu. Nawet po tym, jak cię tu zostawili. Pewnie zrobiłbym to samo na twoim miejscu. Ale oni już tu nie wrócą. Nie wrócą po ciebie. Mogę ci pomóc, jeśli udostępnisz mi te informacje. Odmowa dostępu. Jesteś cwana i mądra jak na sztuczną inteligencję. Niech będzie. Dzisiaj powiedz mi coś więcej o sobie. Wyszukiwanie plików. Znaleziono nowe pliki. Rozpoczynam odzyskiwanie. Wirtualny asystent. Wysoko zaawansowana sztuczna inteligencja pełniąca rolę systemu operacyjnego oraz asystenta pracy. Potrafi operować na wielu urządzeniach w tym samym czasie. Asystenci mogą być skonfigurowani do rozmaitych celów. Ich zadaniem m.in. są obsługa i nadzór działania urządzeń, ochrona i kontrola danych, przetwarzanie informacji, prowadzenie baz danych, kalkulacja ryzyka i przewidywanie rynku. Wspomaganie operowania maszynami robotniczymi. IWA. Inteligentny wirtualny asystent. Oprogramowanie uznawane za pierwszego wirtualnego asystenta. Zostało stworzone na planecie Pianzi w układzie Krzem, znajdujących się w centralnej części galaktyki Pozytywie. IWA potrafiła komunikować się głosowo z użytkownikiem i zarządzać sprzętem, na którym została zainstalowana. Potrafiła także uczyć się od właściciela jego preferencji i schematów, by lepiej koordynować swoje działania. Choć sama IWA przestała być rozwijana lata temu, to idąca za nią idea szybko rozprzestrzeniła się po całej galaktyce. Autor IWY sprzedał kod źródłowy swojego dzieła ogromnym korporacjom, dzięki czemu powstało kilkanaście różnych wariacji wirtualnych asystentów. Sphinx. Jeden z najbardziej prestiżowych wirtualnych asystentów w galaktyce Pozytywie. Został opracowany przez ZeusCorp i instalowany jest na wszystkich ich produktach. Słynie z nieszablonowych zabezpieczeń systemowych. Różne źródła donoszą, że jego dodatkową funkcją jest nieautoryzowane zbieranie informacji. Jednak nie ma na to żadnych definitywnych dowodów. Archie. Jedyny w swoim rodzaju wirtualny asystent, stworzony na potrzeby mieszkańców Zamku Włącznika. Zbudowany pod zamkiem skarbiec początkowo obsługiwany był przez oprogramowanie ZeusCorpu, Sphinx'a. Mieszkańcy, nieufni wobec korporacji odpowiedzialnej za tego asystenta, zwrócili się z prośbą o pomoc do Valentiny Kirk. Hakerce udało się złamać zabezpieczenia Sphinx'a i dokonać w nim stosownych modyfikacji, tak by odpowiadał potrzebom mieszkańców zamku. Zmieniono także wizerunek interfejsu i głos sztucznej inteligencji, bazując go na próbce głosu Grain von Pyre. Zadaniem Artie jest opieka nad skarbcem i artefaktami oraz bazą informacji Zamku Włącznika. Valentina Kirk. Wzrost. Przeciętny dla swojej rasy. 158 cm. Gatunek rasa. Dural. Wiek. 17 lat. Cechy charakterystyczne. Ubrania w neonowych kolorach. Umiejętności. Duża wiedza informatyczna. Programowanie. Naprawa komputerów. Łamanie zabezpieczeń systemowych. Valentina jest wybitną programistką mieszkającą w Meme, a także stałą bywalczynią kartridżowej kawiarni. Fascynują ją kartridże RKS-a. Potrafi spędzać godziny na graniu w falwersy, analizując je od środka. Jej starszy brat Loveless jest handlarzem. Razem prowadzą serwis komputerowy w Ernam. Więc nazwano cię Artie.
Ciekawe, co ta dziewczyna z tobą zrobiła, że tak przywiązałaś się do swoich właścicieli. Jakieś monstra! Potwory! Coś widać na skraju gliś lasu. Nie wiemy, co to jest. Bądźcie czujni. Obserwujcie te stwory i informujcie mnie.